Witam, przedstawiam zwijane opony Vittoria Terrano Zero w rozmiarze 700x38C. Już po samym opakowaniu widać, że są to opony przeznaczone do bardzo modnych obecnie rowerów gravelowych. Vittoria zadbała o to, żebyście nie mogli przeoczyć tej bardzo cennej informacji. Terrano Zero występuje w odmianie drutowej, tak jak te w zwykłej zwijanej i droższej zwijanej z dodatkiem grafenu. Oczywiście jest też obowiązkowa wersja z brązowym bokiem. Szeroka i gładka środkowa część bieżnika jest twardsza, co obniża opory toczenia i wydłuża je żywotność. Boki za to wykonane są z miększej mieszanki gumy w kształcie sześciokątów, które dopasowują się do podłoża, co ma za zadanie poprawić trakcję w zakrętach. Zwykłe zwijane Terrano Zero jest ciężkie i grube, więc opona powinna wytrzymać naprawdę dużo. Waży więcej niż moje wzmacniane meskale TNT w rozmiarze 29x2,25. Link do nich i nie tylko znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Ta wersja jest dwuskładnikowa, ale co ciekawe, dwa razy droższa odmiana bezdętkowa TLR z grafenem i trzyskładnikową mieszanką w tym samym rozmiarze waży prawie o połowę mniej. Terrano Zero nadaje się zarówno do szybkiej miejskiej jazdy, jak i bikepackingowych wypraw po ubitych drogach. Koszt tej opony to około 100 zł. Vittoria w ostatnim czasie zaczęła produkować wiele modeli opon naprawdę dobrej jakości i co ważne, jeszcze w całkiem przystępnej cenie. I ta opona należy właśnie do tej kategorii. Dzięki za obejrzenie. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Wam się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!